Słuchajcie dziewczyny, życie pełne jest niezręcznych sytuacji, o których wolałybyśmy zapomnieć. Ale płakanie nad rozlanym mlekiem jest bez sensu. Przecież wszystkie przez to czasem przechodzimy. I kiedy masz ochotę się zapaść pod ziemię, wiedz, że ktoś już zaliczył tę gafę i doskonale Cię rozumie. Oto momenty, które każdy zna. Maskara. Ostatni etap Twojego makijażu. Tylko dlaczego zawsze chce Ci się kichać, zanim tusz wyschnie? Tak, niestety musisz zacząć od nowa. Chyba, że chcesz być pandą. Lepiej zadzwoń do pracy, że się spóźnisz. Dobra, nowy dzień, nowe życie. Znowu? To jakiś żart. Tym razem przytrzymaj powiekę, żeby tusz nie odbił się na twarzy. Hej, to działa! Teraz do idealnego poranka brakuje tylko kawy. Pięknie, Oliwia. No nie, czas wstawać. Ale tu jest tak fajniutko. Jeszcze 5 minut. Śniło Ci się kiedyś, że spadasz? Oliwia zaraz się dowie, jak to jest. Nie sięgamy po kubeczki, co? Dobra, pamiętaj, żeby kupić jakiś stołek. Już prawie mam. Nie! Tylko nie to okropne spadanie we śnie. Dlaczego akurat wtedy, jak zasypiam? Nie martw się, to tylko koszmar. Następnym razem chcę spaść z czegoś fajniejszego. Na przykład z trampoliny. Słodkich snów, Oliwia. Co by tu dzisiaj robić? Wytrę najpierw ręce, zanim zabiorę się za jedzenie. Pierwsza chusteczka jest zawsze najlepsza. Ciekawe, ile to zabija zarazków. Dobrze, wystarczy. Może coś tu trzeba wytrzeć? Nie pamiętam już, kiedy ścierałam ten stół. Pięknie. Mam ochotę na więcej. Ciągle wilgotna. O, Wiki się nakręciła. Wiki? Trochę się spociłaś przez to sprzątanie. No, dobra. Znikaj, kurzu! To od razu wytrę telefon. Wygląda na to, że sprzątamy cały dom, co, Wiki? Łe, pełno tu zarazków. A propos bakterii, lepiej dmuchać na zimne. Znacznie lepiej. Klamki? Tak często się o nich zapomina. Wiki? Plac zabaw też? Przesadzasz. Konie chyba tego nie lubią. Wiesz, co to myjnia? Popatrz tylko, zaraz będziesz błyszczeć. Jak nowa. Dosyć, Wiki, przestałaś nad sobą panować. Zwariowała. Nareszcie. Skończyła. No nie, ogarnij się, dziewczyno. Heli, daj przetrę ci telefon. Ale ja teraz rozmawiam. To chyba nie było konieczne. Nie ma to jak wieczorna pielęgnacja twarzy. Czas zmyć ten makijaż, zanieczyszczenia i złe emocje. Słyszałaś? Dziwne. Dobra, teraz na bank coś słyszałam. No dajesz, ziomek, jestem uzbrojona. Lepiej to zmyję i zerknę, czy już sobie poszedł. Czy to sesja dla magazynu Glamour? Nie, to tylko bogini Oliwia w swoim nowym kostiumie. Dajesz laska. Odrobina morskiej bryzy, piękne bikini i pewność siebie potrafią zdziałać cuda. Co, dziewczyny? Dobra, słońce zachodzi, czas się osuszyć. Au! Kurczę. Moje stopy. Auć! To jakieś klocki, Lego? Boziu, dlaczego nie wzięłam japonek? Masakra. Ale wstyd. Auć! Gdzie twoja gracja, bogini? Dlaczego zostawiłam ręcznik tak daleko?
moje paluszki. Au, 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 au. Samo patrzenie na ciebie sprawia mi ból. Słońce wyszło, trzeba się nasmarować. Jakiś problem, Olivia? Emily! Chodź, pomożesz mi? Dopiero co zrobiłam paznokcie, ale okej. Jakoś dam radę. Tipsy może i wyglądają sexy, ale potrafią uprzykrzyć życie. Na wiele sposobów. Proszę. To ma tak boleć? Ej, cała jestem podrapana. Sorka, to te moje szpony. To na razie. Dzięki za wszystko. Loki są boskie, ale czasem potrzebujesz zmiany. Z pomocą przychodzi prostownica. Dlaczego nie działa? Co się dzieje? Mam dalej Loki. No dawaj, przecież wczoraj działała. Dziwne. Nie jest nawet gorąca. Nie nagrzewa się już? Dlaczego nie działa? Aha, wszystko jasne. Fajnie, że podłączyłam. Trochę ci głupio teraz, co, Olivia? Tam, w lokach mi o wiele lepiej. Nareszcie mam czas ogarnąć te stopy. Hej! No co jest? Zwariowałam? Muszę skończyć ten pedikur, dzięki. Dosyć. Idę do kosmetyczki. Co za nudna impreza, posiedzę sobie tutaj. Nie chcę mi się siku, ale co tam? Sprawdźmy Face'a. Kto zawiesił papier w drugą stronę? Pewnie nikt nie zauważył, że mnie nie ma. Poglądam sobie memy z psami. Chyba mogę. Dobra, która godzina? Halo? Tak, jestem, ale siedzę w toalecie, bo wieje nudą. W końcu tam pójdę. Jest ciasto, więc wiesz. Dobra, chyba powinnam już wracać. Tylko z kluczem. O-o. Twoje nogi też drętwieją, jak za długo siedzisz w jednym miejscu? Na przykład na porcelanowym tronie? Wow, niech ta krew już spłynie. Dobra, prawie... Tak. O, zobacz, jak Olivia sobie słodko śpi. Hej, gdzie kołdra? Zamarzam tu. Chyba zostawiłam klimę na noc. Przynajmniej wiem, że działa. Wiele lepiej. Już nigdy nie wyjdę z łóżka. Jej własne prywatne iglo. No nie, teraz mi za gorąco. Dlaczego ciągle coś? Jak nie zimno, to upał. Tylko popatrz, spociłam się jak świnia. Dmuchanie chyba nic nie pomoże, Olivia. Lepiej się umyj przed pracą. Jesteś cała mokra. Kucyk to dobry pomysł. Świetnie, tak na pewno nie zasnę. Hej, niech ktoś mi przyniesie wodę. Te uderzenia zimna i gorąca chyba się nie skończą. Dobranoc, Olivia. A teraz szczerze, które z tych sytuacji dobrze znasz? Więcej niż masz ochotę przyznać? W takim razie obejrzyj wpadki. I baw się dobrze. Podobają ci się nasze filmiki? Zasubskrybuj nasz kanał One, Two, Three, Go na YouTubie i podziel się nim ze znajomymi. Do następnego!